Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta III The Frozen Throne. Jest to przerywnik przed rozdziałem drugim Podzielone Królestwo. Zatytułowany Podzielone Królestwo. I tu jak dobrze widzicie, Sylvanas jest jeszcze pod kontrolą Arthasa, dlatego jemu służy, bo jak wiecie, w World of Warcraft w tym momencie ona dowodzi hordą i jest po stronie hordy, nie? Lady Sylvanas, cieszy nas twoje przybycie. Nie mogłam uczynić niczego innego. Z jakiegoś powodu nie słyszę już w duchu głosu króla Lisza i sama decyduję o tym, no właśnie, powoli już jesteś niezależna. Czyżbyście jako upiorni władcy wiedzieli, dlaczego tak się dzieje? Owszem, odkryliśmy, że król Lisz traci swą moc, a wraz z nią zdolność kontrolowania nieumarłych takich jak ty. To się zgadza. A co z królem Arthasem? Co z jego mocą? Zaklęte runiczne ostrze mrozu. Tak, Arthasa, ale ta magia to jest od również króla Lisza, nie? Ale jego własna moc. Więc dlatego tak to wygląda. Zniknie. To nieuniknione. Chcecie go zdetronizować i potrzebna wam moja pomoc. Otóż to. Legion może i przegrał, ale my jesteśmy na Terzim. Nie pozwolimy jakiemuś. Na Terzim? What the fuck is this? What the fuck? Musi stracić władzę. Kel'Thuzad jest zbyt lojalny, aby zdradzić swego pana. Ty z drugiej strony. No ja go nienawidzę. Mam ku temu no to się zgadza. Powody. Arthas pomordował mój lud i zamienił mnie w potwora. No ale dzięki niemu jesteś może badaską. Wezmę udział w waszym przewrocie, ale zrobię to na własny sposób. Ja tam jej nie wierzę. W głębi ducha nadal jest elfem. Nigdy się z nami nie sprzymierzy. Nie oceniajmy jej zbyt pochopnie. To istota wielkiego ducha. Jednak nienawiść, jaką darzy Arthasa, wcześniej czy później się nam przysłuży. No, poniekąd, ale nie do końca. Zadania. Czas przejść do dzieła. Troszkę się tych upiornych boców namnożyło, ale to nie jest w tym momencie istotne. Istotny jest w tym momencie rozdział drugi, ucieczka z Lordaeronu, kiedy to właśnie Arthas, król Arthas zbiera się do podróży, wymarszu, tak więc atak cokolwiek, ślają. Do Lordaeronu, tak. Do Northrendu. Była tak bardzo, że z trudem mogę dowodzić własnymi wojownikami. Król Lisz ostrzegł mnie, że jeśli szybko nie dotrę do Northrend, to mogę wszystko stracić. Nie przejmuj się. Zobaczcie, trochę mikrofonem poszarałem, bo czasami bywa, że on po prostu lubi się popiszczeć, postrzelać. Nie wiem, co się dzieje. Nastąpiła zmiana planów, ale trudno. Królu Arthasie, nigdzie nie wyruszysz. Skrytobójcy, to pułapka! Nie powinieneś był powracać, człowieku. Jesteś słaby, a my przejęliśmy kontrolę nad większością twoich wojowników. Dobra, dobra. Twe rządy były krótkotrwałe. Król, jest ich zbyt wielu. Musisz uciekać z miasta. Ja podążę inną drogą i spotkamy się w dziczy. Sir. Dobrze, Liszu. Powodzenia. Dobra, zatem trzeba troszeczkę porozwalać. Aha, ja ich nie mogę w ten sposób bić. Ale dobra, pojedyncze pokonani. Właśnie musiałem rękawki podwinąć. Aha, muszę wyjść tędy. I tak czy siak tędy muszę wyjść. Czy warto mi to robić? Nie. Ostrzem rozu, uderzaj! Przysłał nas na pomoc Kel'Thuzad. Nasze nowe szkielety, magowie, w mig rozprawią się z rebeliantami. Tak? Doskonale. Musimy szybko odnaleźć innych, którzy zachowali lojalność względem mnie. Dobra. No tak, ale teraz mi się to w ogóle nie przyda. Ta możliwość jakby wskrzeszania. Szkieletów też się nie opłaca leczyć, bo będą mi je wskrzeszać ciągle.
Dobra, idź i powiedz mi, co tam jest. Może coś ważnego. Może nie. Muszę wiedzieć, którędy iść, bo to jest dość też istotne. Dobra, walczymy z zombiakami. Zostaliśmy zaatakowani. Tam nic ciekawego nie ma, widzę. A tutaj są ci. Dobra, czyli tędy nie muszę iść. O, mamy plugastwo, które jest po naszej stronie. Więc też spoko. Dobra, idziemy dalej. Nie chcemy z nimi walczyć. Ach, nareszcie. Nareszcie. Dobra, ty padniesz? Nie padniesz, ale easy, easy, easy. Teraz ostrzem rozum. Dobra. Stoł. Dobra, wskrzeźmy może tych tutaj. Dobra, mamy kolejne jednostki. Mało brakowało, a ci rebelianci by nas schwytali. No co ty nie powiesz? Nie pozwolę. Po co mi minę tak bez kitu? Będziemy więc walczyć do samego końca u twojego boku. Spoko. Dobra. Troszeczkę niefajnie robicie tutaj, panowie nekromanci. Bo wskrzeszacie mi za dużo jednostek nagle. I nie kontroluję już tego. Dobra, idziemy. Chyba tędy, co? Trzeba wyjść tamtędy, to... No i chyba źle trafiłem. No dobra, trudno. No trudno. Wieczne męki. Ale tu mag, maga, magiem pogania XD. Dobra. Jeszcze więcej? No dobra. Robicie to, robicie. Nareszcie. Poklikamy głośniej. Dobra, lecimy dalej. Idzie jakaś armia na mnie. Co znowu? Na ludzie to zniszczymy. Teraz ostrzem rozum. Powstańcy upiornych władców. Potrzebne mi są twoje zdolności, cieniu. Żyję, aby ci służyć, królu Artasie. No i spoko, to mi się podoba. Takie podejście. Żyję, żeby służyć? No spoko, no. Nie krytykuję. Aha, ty mi pokazujesz najkrótszą drogę tam. I że da się tędy przejść. No dobra. Teraz ostrzem rozum. To mi się bardzo. Ale widzę, że to chyba będzie coś istotnego. Tutaj, no właśnie, jakiś mostek, coś. Coś spoko. Aha, bo ty tędy nie przejdziesz. I to jest właśnie to istotne coś, o czym tu była mowa. Dobra. Ej, jak oni mi... Aha, bo duchy pewnie mają możliwość również wykrywania. Więc średnio, tak średnio, szczerze. Dobra, jeszcze barykadę. To mi się bardziej podoba. Duch mi się trochę zniszczył. Straże upiornych władców pilnują tej zbrojowni. Gdyby udało się nam ich pokonać i dostać do środka, to opanowalibyśmy poustawione tam wozy mięsa. Armory, no dobra. Armory, no dobra, no to zniszczymy tych upiornych władców. Nie mam z tym żadnego problemu. Powstańcy upiornych władców. No nieźle, no nieźle. Takie jednostki macie, że WoW. Ach, nareszcie. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Wzywam cię do okazania mi lojalności. Będziesz mi służyć. No, teraz wreszcie dysponujesz. No nieźle. Siłą. Mówisz do wozu mięsa. Możemy zająć się siłami broniącymi głównej bramy. Chciałbym tak przyznać, ale no dobra. Co zrobić? No bo powiedział do nich, nie? Do... Ach, nieważne. Do wozów mięsa, które nie są jednostkami żywymi. Powiedział coś. Nie będzie mi rozkazywał. No nie. Ostrzem rozum. Zostaliśmy zaatakowani! Ej, bo mnie atakują. Dobra, na ludzie. Uważaj! Nikt nie będzie mi rozkazywał. Nie, jeszcze nie wskrzeszaj. Uważaj! Dobra. W ten sposób jeszcze spoko to wyniknie i wyjdzie. Co znowu? O! Padł. Uderzaj! Ciebie też nie... Kurde! Wkurza mnie to, że nie mogę po prostu używać speli w tym momencie Artasa.
Uważaj! To mi się bardziej podoba. No. Just killem. O, dobra, jest tutaj coś. Ostrze mrozu jest. Aha, to jest przejście tutaj. Mów, głupcze. No nie no, wy jesteście pod dwójką. Nie pod jedynką. I jedziemy. Z tematem. Troszeczkę mi w brzuchu burczy, cholera. Śniadania nie zjadłem. Po co? Powiedział Albert. Kula jadu. Kill Jadena. Kill Jadena. No, żartuję. O, przejście jest chyba tutaj, to główne, tak? Czy nie? Bo troszeczkę trzeba tutaj pobiegać. To mi się też średnio podoba. No dobra, ale możecie po prostu tu zabić. Kurde. Bliet. Dobra. Co jest tutaj? Wąskie przejście. Ale uj, coś dużego. Zostaliśmy zaatakowani! Uważaj! To mi się bardziej podoba. Najpierw to małe może zabić. Co znowu? Uważaj! Dobra. Będziecie cierpieć. Małe padło, teraz duże. Ostrze mrozu jest głodne. Golem z ciała. Głupcze. No nie. Ej, no. Kurde. Aha, tylko runa większego leczenia. Ach, nareszcie. No nie. Co znowu? Twój ból będzie nieopisany. Uważaj. Just killem. Boom. Boom, 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 boom. Kajo, czemu wyjdziecie tędy? Zostaliśmy zaatakowani. To nie ma sensu. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Mów, głupcze. Dobra, weź tym diadem szlachetności. Co? Co znowu? Nie możesz. To mi się bardziej podoba. No nieźle. Będzie nieopisany. Kaj ci poszli. Oni poszli tędy, bo tu im się wydawało najbliżej. To są nawet ten sam poziom. Nie. A nie masz. Uważaj. Dobra. Ostrze mrozu. Tutaj coś mamy? Aha, można coś tu kupić. Ach, nareszcie. Jakby nam czegoś brakowało. Ostrze mrozu jest. Tytan, nie opowiesz się za swoim królem? Ach, nie. Nareszcie. Nie. O, teraz. Nie będzie. A wiecie co? Listonosz przyszedł. XD. Uważaj. I. No, musiałem szybko przerwać nagrywanie. Co tutaj mamy za bajery? Co znowu? Aha, dobra, możemy zniszczyć to. A co to mamy za bajery? Nie wiem, to wygląda spoko. Ale nie chcemy tego teraz. Jedziemy dalej z tematem. Co znowu? Uważaj! Ojej, ile coś ciałów. No nieźle. Katapulty niech zrobią robotę. W ogóle wybaczcie, że tak przerwałem nagle. No mówię, listonosz, a... No. Wszedł mi do domu w ogóle. To jest dobra sprawa. Przydadzą nam się te stosy trupów. Martwych można ożywić i wcielić do naszej armii. O stosach trupów mówisz o czym? Nie wiem o czym ty mówisz, ale okej. Tam się to przejście otwarło, otworzyło. Nie, Kai, możemy teraz iść tędy. Tędy. Nie wiem, Kai, mam iść. Zostaliśmy zaatakowani! Gdzie znowu zaatakowani? Dobra, tu padło. Nie, bo zastanawiam się, gdzie tu może być jakieś przejście inne. Ale już chyba widzę. Jestem debilem, bo przejście było cały czas tutaj. I niepotrzebnie szedłem naokoło. Trudno. Nie każdy rodzi się z mózgiem. No nie? Co znowu? Dla jednych to jest duży problem, tak jak dla mnie. Dla drugich żaden problem. O, ale jednak coś tam blokuje, bo jednostki są o tyle mądre, że są w stanie ukazać, czy jest przejście, czy nie. Bo jak kliknę w docelowe miejsce, to patrzcie, jak kliknę. O, teraz wiedzą, ale wcześniej się cofnęły, jakby nie wiedziały, że jest tam przejście. Czyli jest to oznaka, że coś było trzeba tam odblokować po prostu.
mów, głupcze. Dobra, zniszczymy te wieże, bo to jednak troszeczkę armia potrafi poniszczyć. Co znowu? Dobra. Uważaj. Dobra, widzę, że już się rzucili. Nieźle. Czy tu coś jest? Godnego uwagi oczywiście tylko. O niezbyt. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Ej, no nie, bo mi zniszczą moje katapulty. Co znowu? Dobra. Nareszcie. Wbijamy tutaj, bo widzę, że się biją. Już, konkretnie. Ojejku, dużo was tutaj. Potępieni czekają. Dobra, jednak ta puta padła. Damy sobie ją pod kontrol 4. Co znowu? Teraz ostrzeg. Dobra. Popadało wszystko. Czekają cię wieczne męki. Dobra, mamy sporą armię. Co znowu? Teraz czy iść w lewo czy w prawo? W lewo czy w prawo? Idź w prawo, zobacz. Mnie nie widzi. O, jednak widzą. Przyjrzę się temu. Dobra, jedna brama jest tutaj. I czy tutaj jest ta sama historia? Chyba jest dokładnie to samo, nie? Z tej strony. Niby taki duch, ale jednak nie do końca, bo nie przechodzi przez jednostki. Zobaczmy. Dobra, to samo chyba. Wszystko będzie ujawnione. Dokładnie to samo. Nikt mnie nie widzi. Nie ma znaczenia, którą bramę wybierzemy, bo i tak będziemy musieli przejść przez kilku demonów. Przez kilka demonów, więc 2 na 10 przyznam. A katapulta się zniszczy, to nieco? Nie. Dobra. To w sumie laki. Lak. Co ma zostać ukryte? Dobra, skoro tak, to idźcie na Hama już tam. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobra. Mój wzrok, twoim wzrok. Co znowu? Ach, nareszcie. Cały czas użyję się. To by było zbyt piękne, nie? Troszkę odnoszę wrażenie, że armii nie oszczędziłem i może być problem. Ale się okaże. Tak stuprocentowo za chwilę. Za króla Lisza. Nareszcie. Dobra, krypta już tam pada sobie. Mów, głupcze. O, ojej. Nikt nie będzie rozkazywać. Nie wiem, co w ogóle użyłem na dobrą sprawę, ale spoko. Użyłem, bo jest taka opcja. Dobra. No niech tam trochę popada. Ja też to wskrzeszę zaraz więcej tych jednostek, więc easy. Nareszcie. Ach, nareszcie. Dobra. O, ale tu tych jednostek trochę jednak bardzo, bardzo padło. Ale easy. Raczej easy. Króla Lisza. Teraz ostrze mrozu. Nikt nie będzie. Wielkie piłkarstwo. No nieźle. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Padnie, samo w sobie padnie. No nie? No o tym mówiłem właśnie. Wielkie piłkarstwo, fajnie zrobione. Kiedyś bawiłem się tym w edytorze świata. Editor mapy. No coś takiego jest dodane do Warcrafta. I właśnie można zmieniać kolory, wielkość, takie tam bajery. Uciekamy! Okej, okay, elo. Nara. O cholera, o cholera. Nie mamy na to czasu. Musimy się szybko wydostać. O. No hejka. Winienem wam wdzięczność, moje damy. Ale gdzie wasza pani? Gdzie Sylvanas?
Wysłała nas, abyśmy cię znalazły, wielki władco. Mamy cię eskortować podczas przekraczania rzeki, a następnie doprowadzić do kryjówki w dziczy. Jakość nie bierze. XD. No nie, spoko. Kontynuuj. A zatem tak, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Jednocześnie przepraszam za tamto cięcie. No i co, i widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Siemasz. Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytulam ci serduszko.